Cześć, z tej strony Adaś. Na co dzień prowadzę kanał Spuerat, a to jest 16 odcinek, tak, 16 odcinek naszej wspólnej przygody z grą LEGO Harry Potter lata 1-4. W tym momencie znajdujemy się w salonie Gryfonów. W poprzednim odcinku w poziomie Koniec Psot tropiliśmy Petera Pettigrew, który będąc martwą osobą jakimś cudem znajduje się w Hogwarcie. Tutaj sobie jeszcze użyjemy Wingardium Leviosa na tym, bo w końcu możemy. I na tym, bo w końcu możemy. I mamy czerwony klocek. Piękny początek poziomu. Nie uważacie? Ja uważam. Ratunek przed upadkiem. To znaczy, że jeśli spadniemy w przepaść, to nas coś wyciągnie. W sensie, nie spadniemy w przepaść. Ale ja nie będę tego używał, bo wiecie, że ja nie używam takich rzeczy. Okej, okay, możemy iść. Patrzcie, tutaj lampeczki nie zapaliłem wcześniej, także sporo jest do roboty. Okej, okay. Ruszamy. Nie mam pojęcia, gdzie nas teraz zaprowadzi fabuła. W tym momencie jesteśmy już bardzo daleko, jeśli chodzi o więźnia Azkabanu. Zbliżamy się do, że tak powiem, finałowego aktu całej historii. Nie zdziwcie się więc, jak zaraz ogarniecie, że wow, jesteśmy bardzo daleko w fabule filmu. No bo jesteśmy. Serio. Ale to nawet zaraz zobaczycie. Słuchajcie, jeśli chodzi o statystyki, to mamy 6 czerwonych klocków, no bo teraz zdobyliśmy 1. 19 uczniów w niebezpieczeństwie uratowanych, 31,7% gry ukończonych i najważniejsze 72 złote klocki, więc na pewno przekroczymy liczbę 75, czyli 25 na część. No, zdobywamy więcej niż 25 na część. Także jestem bardzo zadowolony z tego. No i zobaczymy, jak to będzie dalej. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Słuchajcie, czy ja chcę iść gdzieś tam? Nie. Hogwart sobie pozwiedzamy jeszcze w Czarze Ognia bardzo dokładnie. Trzeba będzie. Trzeba będzie pozdobywać wszystko, co tylko się da. Nagle. Aha, idziemy na obronę przed czarną magią. To ja się z tego, szczerze powiedziawszy, nie spodziewałem. No tak, jest to logiczne. W sensie, kolejny raz troszeczkę chronologia została zaburzona przez tę grę, bo Harry uczył się tego zaklęcia wcześniej, przed tropieniem Petera Pettigrew. Ale faktycznie była taka sytuacja. Profesor Lupin postanowił Harremu pomóc w obronie przed dementorami. W związku z tym nauczy go bardzo potężnego zaklęcia. Zaraz zresztą zobaczycie. Właśnie, bo Ron za dziwne zachowanie parszywka, winą za dziwne zachowanie parszywka obarcza kota Hermiony. I dlatego ich tu nie będzie teraz. O, i to była scena, którą kojarzycie na pewno z filmu. Właśnie, że pojawił się księżyc i tak dalej, i tak dalej. Profesor Lupin... Już macie spoiler odnośnie jego. W tym momencie dziwnym trafem w fabule możemy się zmienić w wilkołaka, nie? Nie ma to absolutnie żadnego sensu, że akurat teraz to możemy zrobić. Ale okej. I nie jest animagiem, on jest wilkołakiem, to jest co innego. Wilkołak to czarodziej, który chce zamienić się w zwierzę. Animag to czarodziej, który chce zamienić się w zwierzę, a wilkołak nie ma wyboru i podczas każdej pełni po prostu zmienia się w wilkołaka. No to macie spoiler, kim jest profesor Lupin, że jest wilkołakiem. No ale trudno. Gra nie bierze jeńców, jeśli chodzi o spoilery. Poza tym to jest coś, czego byście się chyba dowiedzieli w fabule już zaraz teraz. W sensie w tym poziomie. Tak mi się wydaje, że to będzie o tym mowa niedługo zaraz. Także mała strata. Ostatecznie. Okej. Okay.
Kurczę, z niektórych tych ławeczek nie wylatuje kasa i mnie to denerwuje. A teraz wypadnie. Aha, bo tu się książka. Książka latała po klasie i teraz wróciła, okej. No ma to sens. Zwróćcie uwagę, że to jest ta sama klasa co wcześniej, tylko jakoś tak dziwnym wejściem żeśmy weszli. I siłą rzeczy ona się różni. To jest trochę tak jak z lekcją zaklęć u profesora Flitwicka. Są dwa różne wejścia i są jakby dwa różne warianty tej samej klasy. To zapamiętajcie, że tak jest po prostu. Średnio ma to sens, ale dzięki temu jest więcej do zbierania. Ale no sensu ma to bardzo mało faktycznie. Stańmy sobie teraz tu. Kurde, nie mogłem skoczyć. Okej. Udało się zdobyć 1000. No dobra, no to możemy chyba ruszyć do zajmowania się tymi dementorami, nie? Tak mi się wydaje. W końcu przyszedł czas. Chociaż nie wiem jeszcze, nie wiem. Zobaczmy, czy czegoś tutaj po prostu nie możemy jeszcze pozdobywać i dopiero wtedy będziemy... To są tak naprawdę boginy, w sensie tam nie siedzą prawdziwi dementorzy, ale z racji, że Harry nie poznał zaklęcia Ridiculous, to... To jest sposób na walkę z boginem. Expecto Patronum. Zaklęcie Patronusa to jest bardzo potężne zaklęcie. To jest pewna... tworzenie takiego Patronusa, czyli magicznej energii, tak bym to określił, tarczy pomiędzy Harrym a Dementorem. Patronus, taki właśnie chroniący czarodzieja, takie zaklęcie chroniące czarodzieja, powstaje w wyniku, można go wyczarować przywołując wyjątkowo szczęśliwe wspomnienie, najszczęśliwsze jakie się posiada, i powiedzieć frazę Expecto Patronum. I ona się, i tworzy się taki, pojawia się taki swego rodzaju strażnik. Są patronusy, które są zaledwie tylko mgiełką. A są patronusy, które potrafią wyczarować bardzo potężni czarodzieje, które przybierają jakąś formę, powiedzmy, cielesną. Powiązaną jakąś z osobowością swojego twórcy. I to jest piękny motyw. W ogóle... wzruszający, nawet bym powiedział. Ta część bardzo, bardzo, bardzo wzrusza. Film wzrusza bardziej chyba nawet niż książka. Ten wątek jest absolutnie świetnie tutaj poprowadzony i zresztą będziemy się na nim skupiać w następnych trzech poziomach bardzo, bardzo intensywnie. Dobra. Czy ja tamtą pajęczynę rozwalałem? Nie. Tutaj patrzcie, jak musimy kombinować. Musieliśmy sami sobie stworzyć obraz magiczny z projektora. No, okej. Okay. Ten projektor faktycznie jest w klasie obrony przed czarną magią i on się faktycznie pojawia w tej części, także to też jest bardzo fajny detal. Ma to sens w każdym razie. No dobra, pootwierajmy sobie te wszystkie skrzynki. Czy on mnie będzie transmutował teraz? Nieważne. Rzućmy zaklęcie Expecto Patronum. A, nie mogę. Muszę cofnąć trochę. I elegancko. Jeden dementor rozwalony. Teraz ty. Wchodzimy troszeczkę. I kolejny bogin rozwalony. A ja bym chciał na to wskoczyć. To co mam zrobić? Nie mogę? Nie podoba mi się to. Halo? Mogę tak na to wskoczyć. O właśnie, no i się udało. Super. Kolejny dementor. Jeszcze dookoła tylko pozbierajmy wszystko co można. Zsuń się. I elegancko. Harry rozwalił trzeciego dementora. Na razie Patronus jest taką mgiełką,
I on zawsze w tej grze będzie mgiełką akurat, ale Harry nauczy się wyczarowywać cielesną formę Patronusa. I kiedy Harrymu się udaje w książce, to jest wspomnienie... I Lupin się go pyta, jakie wspomnienie sobie wybrał, kiedy w końcu udaje mu się wyczarować Patronusa taką mgiełkę po prostu, to Harry mówi, że chyba ten moment, kiedy przyszedł Hagrid i go zabrał od Dursleyów. Tak mi się wydaje, poprawcie mnie jeśli się mylę, ale był taki motyw, chyba że to się nie udało i on dopiero później. W każdym razie w filmie jest taka przepiękna scena, jak mówi, że widział swoich rodziców, był mały i coś do niego mówili i nie wie, czy to wspomnienie jest prawdziwe, ale jest najszczęśliwsze jakie ma. To mnie absolutnie rozbraja za każdym razem. To ilość rzeczy, które Więzienie Azkabanu robi lepiej niż książka, po prostu przechodzą czasem ludzkie pojęcie i to jest ten motyw. Właśnie ta scena jest absolutnie świetna. Na miejscu J.K. Rowling naprawdę plułbym sobie w brodę, bo to właśnie w książce mam wrażenie, że jest zmarnowany potencjał Więźnia Azkabanu. A film? Znaczy może nie mam, ale film udowadnia, że jednak można z tego wycisnąć jeszcze więcej i to jest piękne. Naprawdę. Słuchajcie, jeszcze parę odcinków i będziemy mogli odpalić te pochodnie. Jak się z tym czujecie? Bo ja się czuję świetnie. W sumie idziemy sobie powoli, no bo co mamy do stracenia? Idziemy już na poziom, bezpośrednio. W tym poziomie będzie dużo plot twistów do obgadania. Właśnie to mnie martwi. Będzie pewnie szybka cutscenka, którą jakoś niezręcznie wam przedstawię i dopiero później będę wyjaśniał, co się właściwie stało. Poza tym ten poziom chyba jest długi. Tak mi się wydaje. I to w taki niezdrowy sposób długi. Chociaż tutaj te poziomy... Patrzcie, możemy już rozwalać prawdziwych dementorów. Tutaj te poziomy mają taką długość idealną. Z tego, co zauważyłem. Naprawdę nie jest źle pod względem poziomów. Tutaj wszyscy z Lumosem chodzą odpalone. To ja też. A co? Jedna rzecz mnie zastanawia. Czy na pewno nic tam nie ma przy stadionie Quidditcha? Wybaczcie, ale ja to będę sprawdzał, bo aż normalnie nie wiem. O, krzywołap tu może kopać. No to zaraz... Czemu ja wcześniej tego nie zrobiłem? To jest niesamowite, że wcześniej tego nie zrobiłem. No, nieważne. Zmieńmy się w Hermionę faktycznie. I wykopmy tutaj kolejny zegar, który będziemy mogli użyć przy pomocy zmieniacza czasu. Zobaczcie sami. Jeszcze nie możemy, ale będziemy mogli niedługo. Słuchajcie, nie chcę nic mówić, ale zaraz wbijemy 2 miliony. Podoba mi się to. Widzieliście, gdzie nas prawie bez głowy Nick prowadzi, nie? Do chatki Hagrida. Więc tam się udamy. Aha, bo pamiętacie, że Hardojob zaatakował Malfoya. Boże, w ogóle się do tego nie odniosłem w żaden sposób. Teraz mi się to przypomina. Teraz w fabule jest taki motyw, że Hardojob zaatakował Malfoya. I... Lucius Malfoy i Rada Nadzorcza Szkoły nakazali wykonać egzekucję Hardojoba. Czemu wcześniej nie pojawiła się ta chmurka? Nakazali dokonać egzekucji Hardojoba. I Hardojob został skazany na śmierć. Jest taki przykry motyw. I w tym momencie, kiedy do Hagrida idą, to oni idą mu towarzyszyć w egzekucji. A na to... zresztą wam powiem. Powiem wam później.
na czym to wszystko polega. Na razie rozwalmy te wszystkie kwiatki, które się pojawiły w wyniku tej chmurki. Niezbyt zdrowej, bo z komina. Ale kwiatkom życie dała. Czy ja tego kreta też nie rozwaliłem przy drugim podejściu? Przecież... A, dobra. Nie będę nic mówił. O, błogosławiony moment był. Widzieliście na pewno. Tak, tutaj jest dużo tych kwiatków. Bardzo dobrze. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba ten fakt, że jest dużo kwiatków. Okej. Okay. To chyba wszystko. Tam... O, już mi się nie udało. Szkoda. Jeszcze ten. I co jeszcze? Jeszcze jakieś roślinki się pojawiły? No tam widzę jedną. O, tutaj dwie. Trzy nawet. To faktycznie sobie pozdobywajmy te dziesiąteczki. A co mi szkodzi? Okej. Okay. I jeszcze te kwiatuszki tutaj. Nie wiem, czy ja już je rozwalałem, czy nie. Trochę mi głupio, że możecie oglądać to samo jeszcze drugi raz, czy któryś, ale no, przepraszam. Okej. Okay. Idziemy do chatki Hagrida towarzyszyć mu w egzekucji hardodzioba. I tak zaczynamy czwarty poziom, panie i panowie. Ho! Ron odzyskał parszywka, który się ukrywał u Hagrida. A to co widzicie, te dziwne rzeczy, co się teraz dzieją, one zostają wyjaśnione. I to też zostanie wyjaśnione. A to już idzie minister magii, Dumbledore i Kat McNair. Zapamiętajcie to nazwisko. Hagrid, dziękuję im za pomoc. Zbliża się zmrok. Musicie zostać... No właśnie. Musicie wracać do zamku, w sensie, nie? No tutaj twórcy generalnie... bardzo łagodnie potraktowali egzekucję hardodzioba. Parszywek znowu ucieka, ale zabrnęliśmy pod bijącą wierzbę. Jeśli dobrze zauważyliście, to zmieniła się sceneria i otoczenie, w którym wierzba bijąca jest. Pojawia się czarny pies ponurak, porywa Rona do tunelu pod bijącą wierzbę. No i trzeba go uratować. Trzeba najpierw pokonać bijącą wierzbę. Na pewno zauważyliście właśnie, że zmienił się krajobraz wokół bijącej wierzby. Jakoś tak twórcy sobie wymyślili, że teraz ona będzie gdzie indziej. Później to tak bardziej chyba pasowało do fabuły. Nie jest już na jakimś dziedzińcu bliżej szkoły, tylko jest tak oddalona dosyć poważnie. I powiem wam szczerze, że ten obraz mi o wiele lepiej do niej pasuje. Dobra. Spróbujmy... To jest chyba muzyka z Gwiezdnych Wojen znowu, nie? Tak, to jest muzyka z Gwiezdnych Wojen. Tak. To jest, nawet wam powiem, że to się chyba pojawia w Ataku Klonów. Teraz już sobie przypominam ten moment. Chyba jak ścigają Zam. Nie? Autentycznie chyba tak. Dobra. Krzywołapek. Się przyda teraz. Aż musiałem się wsłuchać, dlatego tak nic nie mówiłem, ale to jest autentycznie ta muzyka. Ojeju, normalnie mam flashbacki z Ataku Klonów, a to nawet nie jest dobry film. No ale... Tak, no przecież słyszycie to. No słyszycie, to są Gwiezdne Wojny. I o, ta muzyka faktycznie się pojawia w Komnacie Tajemnic. Że tak mało osób zwróciło na to uwagę, to mnie do dzisiaj zastanawia. Dobra. Musimy teraz wskoczyć tutaj. I z tej jakby wieżyczki strzelać w bijącą wierzbę. Transmutowałem jej główkę. Nie wiem, czy widzieliście.
Zmieńmy może zaklęcie na Expelliarmus, bo jakoś mi to tak bardziej pasuje jednak. Zmieniłem na transmutację. Teraz jest Expelliarmus. I teraz ma to sens. Czy jest jeszcze jakiś kret? Nie ma. Ale jest kolejną wieżyczkę nam robi bijąca wieżba i skorzystajmy z tego. Znowu transmutuję? Przecież nie mam. No dobra. Miałem o dziwo włączoną transmutację. Tak automatycznie. Jest jeszcze kret jakiś czy nie ma? Nie pojawił się teraz... Kurde, wieżbo! Okej. Okay. Teraz... A jeszcze! Jeszcze jedną falę robi wieżba. Okej. Okay. O matko! Uderzyła mnie i... Prawie zginę, ale jednak nie zginę. Udało się. Otwarty jest tunel pod wieżbą. Wchodzimy. Ona już nas chyba nie będzie atakować, nie? Nie. No to wchodzimy. A tu już muzyka nam się z więzienia z kabanu typowo odpala. Pod wieżbą bijącą. Poziom nazywa się Wrzeszcząca Chata. Wrzeszcząca Chata to jest dom... stojący w pobliżu Hogsmeade i według... według ludzi z Hogsmeade jest to najbardziej nawiedzany przez duchy dom w Wielkiej Brytanii. No, kurde. Czy się nie uda? 2 na 5, super. Aha, te nasionko, to nasionko musimy przetransportować teraz tutaj. Patrzcie jak sprytnie. I teraz. Roślinka podlewa inną roślinkę. Widzieliście kiedyś coś takiego? Patrzcie jak mało nam do paska potrzeba, bo mamy 7,5 tysiąca, a już 40 prawie procent. Także w porównaniu z niektórymi poziomami, zwłaszcza tym na przykład z pająkami w Komnacie Tajemnic, śladem pająków, to naprawdę mało. Naprawdę mało. Nie wiem czemu leci Face of Voldemort w tym momencie utwór, ale widocznie twórcy potrzebowali jakiegoś klimatycznego soundtracku do tego poziomu. Muszę wam się przyznać, że ten utwór mnie osobiście przeraża. Jest okropny. Ale on to nie jest chyba ten, tylko to jest ten motyw, po prostu wykorzystany w innym utworze, chyba bardziej w wersji z Komnaty Tajemnic, tak mi się wydaje. Ale teraz mogę gadać głupoty, więc nie słuchajcie się mnie. O, tutaj sobie przejście już tworzymy. O, myślałem, że tu wypadnie jakaś moneta. A niezbyt. 4 na 5. Super. Zaraz będzie herb, znaczy godło, część herbu. Inaczej, herb, część godła. No. Wróć. Miesza mi się to? Słuchajcie, niesamowicie. Sorry. Trochę wstyd. No dobra. Teraz musimy użyć naszego mózgu. Musimy zatkać te gejzery wodne. I robi się to tak. Przy okazji jest z tego dużo monet. Okej? Okej. Tylko teraz musimy zaczekać, aż właśnie to opadnie. Spadaj w dół, spadaj w dół. Super, zebraliśmy troszeczkę. Zresztą tam byliśmy w stanie. O, Hermiona tam. Generalnie kogo obchodzi Hermiona? Spadła sobie. I mamy mini zestaw. Mini zestaw, to jest jakby to pełni tę samą funkcję. Godło Hufflepuffu? Tak, Hufflepuffu. Dobrze, że sprawdziłem. No i wbijamy do wrzeszczącej chaty i się okazuje, że to nie jest pies, tylko animak, Sirius Black. Proszę bardzo. I pojawia się profesor Lupin, który jest przyjacielem Blacka. O co chodzi? I pojawia się profesor Snape, który tropił ich przez całą drogę i Parszywek znowu ucieka. A Lupin z Blackiem postanawiają Parszywka dorwać i w tym momencie niespodzianka,
wcielamy się w Blacka i w Lupina. Sprytne, nie? A czemu nie mogę się teraz zmienić w psa? Lupin też nie może w wilkołaka, więc okej. No dobra. Co tu się wydarzyło? Pewnie się zastanawiacie. Otóż... O, zdobyłem prawdziwego czarodzieja. Otóż... Sirius i Lupin mają taką swoją teorię, że Parszywek jest Peterem Pettigrew. Człowiekiem, który zdradził tak naprawdę Lily i Jamesa Voldemortowi, wrobił w to wszystko Siriusza. Sirius poszedł siedzieć, a on poszedł się ukrywać i zmienił się w szczura. Bo wtedy, jak po spotkaniu Siriusza z Pettigrew po śmierci Lily i Jamesa, został po Pettigrew tylko palec. A okazuje się, że on go sobie po prostu odciął, żeby ludzie myśleli, że nie żyje. Pamiętajcie, że to nie pierwszy raz, kiedy Glizdogon sobie coś odcina. Facet chyba po prostu nie miał z tym problemu. I zmienił się w szczura i ukrywał się u Weasleyów. Przynajmniej tak twierdzi Black. No i pytanie, czy to jest prawda? Zaraz się przekonacie. No i Lupin w tym wszystkim okazuje się, że z Blackiem współpracuje. To znaczy... Chłopaki tak myślą i Hermiona, że tak było od początku. A tak naprawdę... nie. Lupin dopiero, kiedy zobaczył Pettigrew na mapie, bo ta mapa nigdy nie kłamie, zrozumiał, co się tak naprawdę wydarzyło. Dlatego teraz trzeba dorwać Parszywka, który się ukrywa w różnych meblach we wrzeszczącej chacie. To wam wszystko w dużym skrócie opowiadam. Oczywiście Snape w tym wszystkim twierdzi, że Blacka dorwał i w ogóle, i że super. No i nie wie, że... No generalnie, Sirius jest niewinny, tak? Udało się zwabić Petera, co jest bez sensu, bo gdyby... No, bo człowiek by się na to nie nabrał po prostu. No i okazuje się, że faktycznie to jest Peter i teraz się dowiemy, co się wydarzyło. Jeszcze raz, zmieńmy perspektywę obrazka. Pettigrew zabił tych Mugoli, uciekł, zmienił się w szczura. Tak jakby nam było mało wyjaśnień, to jeszcze... Ten jego śmiech, to w ogóle jego szczurowatość jest świetnie oddana tutaj. Niestety księżyc jest w pełni, Lupin nie zażył swojego eliksiru i zmienia się w wilkołaka. Bardzo wiele ludzi ma traumę przez tę scenę w filmie. Że ponoć jest jakaś... przerażająca. Ja w sumie nie, aczkolwiek uważam, że jest ładna. W sensie zmiana Lupina w wilkołaka jakoś naprawdę jest taka... Jest fajnie zaprojektowana i ma to sens, uważam. No nic, trzeba pomóc Siriusowi w walce z Lupinem, żeby uspokoił Lupina. W ogóle świetna scena. W ogóle od teraz wszystkie sceny w więzieniu Azkabanu będą już absolutnie genialne. Więc... obejrzyjcie ten film, jeśli jeszcze nie widzieliście, bo warto. To jest jeden z chyba z najważniejszych filmów w moim życiu, więzienia Azkabanu. Tak mi się wydaje. Aż normalnie nie wiem, co wam powiedzieć o samej grze, bo tak mnie pochłonęły mnie myśli o tym filmie. Bo film jest niesamowity. Chciałem, żeby Harry wypuścił krzywołapa. No to w tym momencie Ron już nie będzie miał dostępu do Parszywka. Mówi się trudno. Nic na to nie poradzimy. Tu potrzebujemy mandragory, słuchajcie. To jest ciekawe. Ruszamy Harry i Hermiona tylko, bo Ron ma nogę uszkodzoną przez Siriusza. Zresztą sami widzicie, że się trzyma za nogę. Tam jeszcze Snape był w tym wszystkim. Tam jest w ogóle świetny detal, że jak Snape widzi wilkołaka, to pierwsze co robi, zasłania swoim ciałem Harry'ego, Rona i Hermione. I no, to jest świetna rzecz, świetny detal, uważam. Co jeszcze można powiedzieć tutaj o tej scenie? Jest naprawdę świetna.
Budujemy sobie schodki. Właściwie nawet nie schodki. O. Stawiamy słup. I ruszamy. I tu faktycznie jest mandragora. Zapomniałem, że tu jest mandragora. Kurczę. Aż zgubiłem wątek narracyjny, bo tyle się tu dzieje. Co chwilę jakiś nowy obszar się pojawia i ja już odpływam. Mam mózg przebodźcowany. Wspominałem o tym, że to jest świetny... No jak widzieliście, Pettigrew uciekł. I tego nie ma w filmie. Znaczy, to jest w filmie, ale tego nie ma w grze. W momencie, kiedy Harry ma ostatni egzamin w roku z wróżbiarstwa, bo tu już jesteśmy po egzaminach, już jest czerwiec w fabule, szybko poszło, nie? Dwa odcinki temu był grudzień, w środek zimy. No, co ja miałem mówić? Aha. Harry ma egzamin z wróżbiarstwa i tam podczas tego egzaminu w książce, a w filmie tam Harry wraca, jest taka trochę taka, powiedzmy, taka spooky scenka z profesor Trelawney w roli głównej. Profesor Trelawney mówi mu, że to się stanie dziś, wpada w jakiś trans w ogóle i mówi, to się stanie dzisiaj w nocy. Ja pamiętam całą tę kwestię. Ten, który zdradził przyjaciół, który cuchnie śmiercią, rozerwie łańcuchy, niewinna krew poleje się i sługa wyruszy, żeby połączyć się ze swoim panem. No i generalnie można by podejrzewać, że to chodzi o Syriusza, ale to nie chodzi o Syriusza, tu chodzi o Petera Pettigrew i to właśnie o tym mówi Dumbledore później, że to byłaby jej druga udana przepowiednia. I to zdanie nie pada w filmie, to zdanie pada w książce z tą drugą udaną przepowiednią. Ale tak, profesor Trelawney przepowiedziała, że Glizdogon faktycznie zdradził przyjaciół, rozerwał łańcuchy i tak dalej, i tak dalej. I wyrusza połączyć się ze swoim panem, więc wiecie, co to oznacza. Glizdogon jest gdzieś, znaczy uciekł gdzieś do Voldemorta. Gdziekolwiek Voldemort jest, Pettigrew go znajdzie. I co z tego wyniknie? Zobaczycie. Okej, okay, możemy wykorzystać znowu krzywołapa. Wróćmy na chwilę do rzeczywistości tutaj. I nam tutaj nieśmiałki znowu zbudują drabinkę. Czy krzywołap umie się wspinać po drabince? Umie! A to kot. On się umie wspinać po wszystkim. Psem byłem bardziej zaskoczony. Słuchajcie, już grubo mamy ponad pasek. Zastanawiam się, czy twórcy... O, pająki! O, co one tu robią? Zastanawiam się, czy twórcy... jakby ilość monet do paska dostosowali, zanim pojawił się pomysł, żeby jeszcze tutaj umieścić ten wątek wilkołaka, żeby to się wszystko skończyło we wrzeszczącej chacie. W sumie nie zdziwiłbym się. Ja ogólnie uważam, że to powinien być piąty poziom z wilkołakiem. Że to nie powinno być wszystko rzucone do jednego poziomu. Dlaczego? To wam zaraz powiem. Znaczy zaraz. Za dwa odcinki wam powiem. Generalnie uważam, że to powinien być piąty poziom. Oczywiście odpowiednio dłuższy i tak dalej, i tak dalej. Ale miałoby to więcej sensu. Tak myślę przynajmniej. Uratowaliśmy ucznia w niebezpieczeństwie. Mam nadzieję, że się cieszycie. Tutaj jeszcze dużo pieniążków. No i co jeszcze? Tutaj też te rośliny, te krzewy już... No właśnie, jeszcze nie. Jeszcze nie miałem z nimi styczności. Bardzo dobrze. Z tym miałem. Okej. Okay. Tutaj czarna magia, no to wiadomo, nie możemy jej użyć. Oni tylko na siebie szczekają tam. W filmie to jest taka dosyć brutalna scena. Tak jest nieprzyjemnie, nieprzyjemnie się robi. O!
ogłuszył go jednym ciosem. O, to jest genialne. To jest serduszka i ten kwiatek, co się pojawia. To jest mistrzostwo świata. Syriusz w ogóle tutaj w tej scenie to leży cały zakrwawiony. To jest takie... No, ciężka scena. Ale pamiętam, że więzień w ogóle mnie nie przerażał, jak byłem mały. Miałem 7 lat chyba, jak obejrzałem więźnia i tak... Bez szału. Inne części mnie przerażały bardziej. Więzień w ogóle, więzień jest lightowy. Widzicie, ktoś ratuje Harego i Syriusza przed dementorami. Nie wiemy na ten moment kto. Harry twierdzi, że jego ojciec, co jest absolutnie niemożliwe, no bo jego ojciec nie żyje. Ale tak, będzie twierdził, że to był jego ojciec. Kotło Hogwartu dosyć ubogo. Tylko jedna część. Wbijemy? Nie, nie wbijemy jeszcze tych 2 milionów. Kurde, szkoda. Mam nadzieję, że w Czarze Ognia uda się wbić 3 milion. To w ogóle byłoby super. Ale student w niebezpieczeństwie, uczeń znaczy uratowany. Także super. Będziemy mieli 3 klocki i przekroczyliśmy tę średnią 25 na część, więc tym bardziej jest super. Kontynuujemy historię i zaraz zobaczycie, co się stało. Harry budzi się w skrzydle szpitalnym bez Syriusza. Syriusz został aresztowany. Dumbledore mówi mu, że mu wierzy. Ale no... Niestety... Tak poza tym to zaraz dementorzy Syriusza pozbawią duszy. Bo dementorzy mogą robić coś takiego, co się nazywa pocałunkiem dementora i to wysysa duszę z ofiary. Taki strasznie brutalny motyw. Tak swoją drogą. No i Syriusza zaraz to czeka, bo w końcu go schwytali i ministerstwo już zaciera rączki, że to zrobią, nie? Więc... Jak to się wszystko potoczy? Zakończmy to takim cliffhangerem. To by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak było, no to wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją, a ja widzę się z wami w odcinku 17. Tak? Tak, w 17. Ludzie. Strasznie dużo odcinków już było. No, wspinamy się po tej liczbie. Coraz bardziej. Logiczne zresztą. No. To by było na tyle. Trzymajcie się. I cześć.